Cześć. Z tego filmiku dowiecie się, czym jest aplikacja Refericon. Przy jej pomocy Twoi klienci mogą polecać Twój sklep swoim znajomym. W zamian za polecenie możesz nagrodzić ich rabatem i zmotywować do kolejnych zakupów. Po wejściu na stronę sklepu w rogu widzimy pulsującą ikonę z informacją, ile razy sklep został już polecony. Po kliknięciu ikony pojawia się tekst zachęcający klienta do polecenia sklepu. Klient może polecić sklep za pomocą Facebooka, linku referencyjnego lub adresu e-mail. Przy poleceniu przez e-mail należy podać adres polecającego i osoby, której chcemy polecić sklep. Po kliknięciu przycisku Wyślij polecenie obydwie strony otrzymają wiadomość, a polecający może zapisać się do newslettera. Osoba polecająca otrzymuje podziękowanie za polecenie sklepu wraz z kodem rabatowym. Natomiast nasz znajomy, do którego wysłaliśmy polecenie, otrzyma wiadomość zachęcającą do zakupów. Ustawienie podobnego programu poleceń trwa dosłownie chwilę. Po założeniu konta i zalogowaniu się do niego wystarczy przejść do zakładki Kampanie, a następnie kliknąć Stwórz program poleceń. Pierwszą decyzją, jaką trzeba podjąć, jest wybór modelu, w którym ma działać aplikacja. W przypadku nagrody natychmiastowej polecający, jak i polecony otrzymają wiadomość z nagrodą już w momencie polecenia, bez spełniania innych warunków. W przypadku nagrody za akcję polecający otrzyma podziękowanie z kodem rabatowym dopiero, gdy osoba przez niego polecona odwiedzi sklep. W nagrodzie za zakup polecający otrzyma nagrodę dopiero, gdy polecony dokona zakupu w sklepie. Wybierając konkurs poleceń, możesz nagrodzić najaktywniejszych klientów, którzy zbiorą punkty za polecenie Twojego sklepu, odwiedzenie go przez poleconą osobę lub zakup z polecenia. Konkurs poleceń to doskonały sposób na zwiększenie rozpoznawalności Twojego sklepu. W tym nagraniu pokażemy konfigurację nagrody natychmiastowej. Dlatego teraz klikamy Rozpocznij. W kolejnym kroku wpisujemy domenę, dla której chcemy stworzyć kampanię i klikamy Dalej. Po załadowaniu podglądu decydujemy, gdzie ma się pojawić ikona. Wybieramy jej typ lub wgrywamy własną grafikę. Ikonę możemy przesunąć, powiększyć lub wyłączyć jej tło. Wybór należy do Ciebie. Panel umożliwia również konfigurowanie zaawansowanych sposobów wyświetlania ikony. Opcja ta znajduje się pod przyciskiem Pokaż. Dodatkowo w tym kroku należy ustawić prezentowanie widgetu dla wersji mobilnej. Po skonfigurowaniu ikony należy kliknąć Dalej. W kolejnym kroku mamy możliwość edycji wiadomości pojawiającej się po rozwinięciu ikony, zarówno przed, jak i po poleceniu. Możemy edytować tekst, zmienić kolor tła i rodzaj fontu, a także tekst i kolor samego przycisku. Dodatkowo mamy możliwość zarządzania poleceniami przez Facebooka, link referencyjny i zapisem do newslettera przez polecających. Po skonfigurowaniu klikamy Dalej. W kroku trzecim konfigurujemy kody rabatowe wysyłane przez aplikację wraz z poleceniami. W tym celu możemy wgrać listę kodów jednorazowych lub kody stałe. Po ich wprowadzeniu klikamy Dalej. W kroku czwartym należy wprowadzić adres e-mail, z którego będą wysyłane podziękowania za polecenie. Na tym etapie konfigurujemy również wiadomość dla osoby otrzymującej polecenie, jak i wiadomość z podziękowaniem za nie. Treść wiadomości możemy dowolnie edytować, włącznie z dodaniem do niej grafiki i szablonów HTML. Jedynym warunkiem jest pozostawienie zmiennych znajdujących się w kwadratowych nawiasach. Ponownie klikamy Dalej. W kroku piątym decydujemy, gdzie się ma wyświetlać aplikacja. Domyślnie są to wszystkie podstrony. Jeśli jednak chcemy wykluczyć lub wyświetlać tylko na niektórych z nich, wystarczy podążać za instrukcją. Dodatkowo na tym etapie możemy uruchomić opcję pop-upu. Dzięki niej aplikacja po spełnieniu określonego warunku otworzy chmurkę zachęcającą do polecenia. Po wyborze lokalizacji i sposobu wyświetlania widgetu klikamy Dalej. W kroku szóstym należy uzupełnić dane potrzebne do wygenerowania regulaminu poleceń. Regulamin ten użytkownicy muszą zaakceptować przed poleceniem. Musicie pamiętać, że warunki wprowadzone do aplikacji nie będą określały działania kuponów. Ich rzeczywiste funkcjonowanie należy skonfigurować w sklepie.
Po wprowadzeniu danych wystarczy kliknąć Zapisz. W tym momencie kampania została zachowana i aby aplikacja zaczęła działać, wystarczy umieścić wygenerowany kod w sekcji Body. Szczegółowe instrukcje dla poszczególnych sklepów znajdują się w zakładce Pomoc. To wszystko. Program poleceń jest gotowy w około 6 minut. W przypadku dodatkowych pytań jesteśmy na czacie w prawym dolnym rogu aplikacji. Do usłyszenia.